Szymon Hołownia, obecny marszałek Sejmu, całkowicie poświęcił się swojej funkcji, co odbija się na jego życiu prywatnym. O tych wyzwaniach opowiedział w ostatniej rozmowie. Jako nowy marszałek, Hołownia często zabiera głos w ważnych sprawach dla Polski, ale ostatnio uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej prywatności. Jest dumnym mężem Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, żołnierki i pilotki myśliwca, z którą ma 2 dzieci. Ze względu na zawodowe zobowiązania, małżonkowie rzadko mają czas dla siebie. Hołownia wyraża podziw dla swojej żony, która ma odpowiedzialną profesję. Spotkali się po raz pierwszy na wojskowym lotnisku, kiedy Hołownia realizował odcinek programu Mam Talent. Podziwia determinację żony, zwłaszcza w trudnym momencie dla wojska, zarówno ludzkim, jak i sprzętowym. Mówił o tym z podziwem w wideopodcaście Wybory kobiet. Wspomniał również, że jego żona często jest zajęta pracą, nawet podczas rozmowy była na dyżurze. Marszałek przyznał, że zarówno on, jak i jego żona, ciężko pracują i mają małe dzieci, co wymaga odłożenia osobistych planów i marzeń. Przyznał, że trudno im znaleźć czas na randkę, ponieważ często muszą zmagać się z chorobami dzieci lub obowiązkami zawodowymi.